Radio Kraków. Studio Radio Radia Kraków. Gość Witrzostak, krakowski pisarz. Jego powieść 100 Dni bez słońca była nominowana do Paszportów Polityki 2014. Fuga nominowana była do Nikę 2013, a właśnie ukazała się nowa powieść Wróżenie z wnętrzności. Dzień dobry. Dzień dobry. I o, tych, o tym wróżeniu z wnętrzności trochę porozmawiamy. Podobno każda książka jest trochę o autorze. Yy, tak, z naciskiem na trochę myślę. Yy, to oczywiście pewnie te proporcje są różne, w zależności od, od tego, kto pisze i jakie ma ch chęć pokazywania siebie, czy też ujawniania swojej prywatności, czy swoich najbardziej jakichś osobistych spraw. Yy, yy, Dla mnie, właśnie, pisanie jest. Tak, tak jak mówi tytuł, dokładnie wróżeniem z wnętrzności. To znaczy, to nie jest opisywanie tego, co się we mnie dzieje w skali jakieś jeden do jeden, ale wyciąganie niejako przed siebie, przed siebie tych swoich własnych wnętrzności i szukanie jakichś najbardziej intymnych, najbardziej, najbardziej podstawowych obsesji, najbardziej jakichś pierwotnych lęków, niepokojów, które czasami są bardzo w szczątkowej wersji obecne. Czasami się pojawiają tylko na namgnienie oka, ale nie dają spać i staram się potem z tych właśnie wnętrzności wróżyć, czyli rozwijać to, czyli w sposób zupełnie inny, niż bym opowiadał o tym, co się we mnie dzieje i badać pewne perspektywy, tak jak w tej książce, o czym pewnie będziemy jeszcze mówić, pewne jakieś takie najbardziej tajone perspektywy, które gdzieś tam są, się pojawiają. Bliskie mi jest to, co mówił o opowieści Milan Kundera, powtarzając chyba za Hermanem Brochem, że literat to jest, czy pisarz to jest ten, który rozkłada swoje życie na pojedyncze klocki, potem składa z tego zupełnie nową opowieść. Czasami krytycy chcą zrobić coś przeciwnego, czyli z tych samych klocków zburzyć ten, ten Mach powieściowy i odtworzyć życie pisarza, prawda? Tylko wtedy literatura staje się zbędna, no bo skoro celem jest tylko otworzenie tego, jak żyje naprawdę pisarz, to, 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 to po co pisać książki? Ale tu w tej książce mamy pożywkę do takiego y, próbowania. Odtwarzania z tych klocków pewnych prawd o autorze. Na przykład, gdybyśmy chcieli powiedzieć, o czym to jest, no to tak w najbardziej taki prymitywny sposób opowiadając. To jest opowieść o trojgu bohaterów, którzy uciekają od życia, zamieszkują na porzuconym dworcu, gdzieś daleko, w górach. I tam wiodą życie, do którego przyjeżdżają inni. Każdy w innym celu. Ci bohaterowie uciekają od życia, bo każdy ma taką czasem pokusę? Myślę, że tak, że w każdym z nas jest, nas się pojawia częściej lub rzadziej, silniej lub, lub słabiej, pokusa zostawienia wszystkiego, tak zupełnie w sposób ostateczny, porzucenia całego życia. Żeby się obudził i idzie zupełnie gdzie indziej, prawda? bo nas męczy praca, bo nas męczą bliscy, bo nas męczą ludzie, którzy są wokół nas, bo nas męczą nasze wybory, które podjęliśmy kiedyś. Część ma odwagę to zrobić, część uważa, że właśnie ucieczka byłaby tchórzostwem, a nie odwagą, bo to byłoby zostawienie tego pola bitwy, na którym, musi, na którym musimy walczyć. Więc ja, jak każdy, ma tego typu pokusy. One nie są we mnie zbyt częste. To nie jest tak, że ja codziennie myślę nad tym, jak porzucić całe moje życie, ale odkrywam sobie właśnie w tych moich wnętrznościach gdzieś bardzo, bardzo głęboko, jak chyba każdy. I to mnie niepokoi, znaczy niepokoi mnie to, że we mnie jest taka możliwość, że nagle to wszystko wziąć. Zamknąć drzwi i, i gdzieś pójść, prawda? Więc, więc, więc stąd ta książka jest pewnym rozwinięciem pewnych możliwości. Literacką opowieścią o tym, co by mogło być, gdyby, 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 gdyby rzeczywiście zostawić wszystko i zamknąć cały świat na klucz albo odciąć się od niego, dlatego że jeden z tych bohaterów, cały ten świat obraża się na ten cały świat i obraża cały ten świat, bo nie tylko zostawia zawód, nie tylko zostawia karierę, ale również najbliższych przyjaciół, prawda? Którym, którym, których, których, z którymi zrywa wszelkie kontakty. Więc, więc, więc więc boję się w sobie tej perspektywy, ale Literat mi Możliwość, żeby przyjrzeć się temu i, choć to jest bolesny oczywiście proces, to podłubać trochę w tej obsesji, w tym lęku, w tym niepokoju.